Witamy z warszawskiego pubu Walka. Jest z nami Piotr Szymanowski. Witam. Witam, dziękuję za zaproszenie. I jest z nami również Andrzej Mołczanow. Witamy. Witam, wieczór dobry. To może na początek zaczniemy od najbliższej gali ProFight, która będzie się 4 czerwca we Włocławku. No i właśnie, dlaczego wybór padł na Włocławek? Włocławek to jest takie miasto, przez które często przejeżdżam. Poza tym jest tam znakomita hala widowiskowa zwana Halą Mistrzów. Są tam moi znakomici współpracownicy, no i najważniejsze z Włocławka. Pochodzi Łukasz Sasza Chlewicki, którego walka będzie jedną z walk wieczoru. Oczywiście są jeszcze zawodnicy klubu Huzaria Włocławek. Jest jeszcze mój serdeczny znajomy i znakomity zawodnik Krzysztof Sadecki z pobliskiego, odległego 60, nie, nawet 40 km Płocka. Także jest to taki potencjał, który pozwolił na to, żeby zdecydować się na Włocławek. No i we Włocławku nigdy jeszcze nie było gali MMA. A na plakatach reklamujących ProFight jest napisane, że są to najtwardsze zasady walki w klatce w Polsce. Jak to pan skomentuje? Bezwzględnie, dlatego że dozwolone są stąpy i soccer kicki, dlatego plus oktagon, plus to, że walki wieczoru będą się toczyły na dystansie 3 rund, można powiedzieć, że najtwardsze przepisy MMA w Polsce. No właśnie, bo patrząc na fight card, mamy do czynienia z czołówką polskiego MMA, podobnie jak na galach KSW jest to taka ścisła czołówka. I jak oceni pan różnicę w poziomie między tą polską czołówką a światową bądź europejską? No nie, to bardzo trudne pytanie. No, po występach naszych zawodników na świecie i w Polsce, no musimy sobie zdawać sprawę, że jednak ten przedział czasu 2002 roku do czasów obecnych to nie jest tak, żeby od razu być potęgą po prostu. No, mamy Tomka Drwala, który no jednak wrócił z UFC, mamy kilku zawodników, którzy z powodzeniem wystartowali w jednej czy w dwóch walkach, mamy zawodników, których zaproszono gdzieś na świat do Bellatora, no i przegrali, więc no musimy znać swoje miejsce w szeregu, co nie zmienia faktu, że ich rywalizacja z odpowiednio dobranymi przeciwnikami z Europy może być pasjonująca. To może pytanie do Andrzeja teraz. Andrzej, jesteś głównym sprawcą walki wieczoru, ty dobiałeś wszystko na ostatni guzik, tu mówimy o walce Roberta Jocza z Wiaczesławem Wasilewskim. Kto według ciebie jest faworytem tej walki? No, powiem tak, to ciężko powiedzieć, dlatego ta walka jest jak najbardziej ciekawa, co to jest 50-50. Z jednej strony my mamy Roberta Jocia, wybitnego polskiego zawodnika wadze 84 kilo, który ma za sobą olbrzymie doświadczenie, a z drugiej strony my mamy bardzo dobrego Rosjanina, który napędza idzie jak burza. I temu to właśnie w tym i jest intryga. Kto zwycięży? Czy zwycięży Ludaści, zwycięży doświadczenie? Na pewno to będzie bardzo, bardzo ciekawa walka, bo to naprawdę bardzo mocne i wymagające zawodniki. Co Wiaczesław, co Robert. Chcę też obecnie powiedzieć, że w moim zdaniu Wiaczesław Wasilewski to jest według mnie najbardziej utalentowany i obiecujący zawodnik w Rosji. Он bardzo, bardzo podobny na młodego Fedora. Nawet styl walki i sposób, na który on zwycięży nad swoimi rywalami, trzeba powiedzieć, że 80% jego walk były skończone przed czasem, a on ma 14 walk ze swoimi plecami. No właśnie, bo na ProFight zawalczy paru obcokrajowców i czy to są mocni przeciwnicy dla Polaków? Powiem tak, te walki, dlaczego one jest ciekawe? Dlatego, że organizacja ProFight, ona ma swój styl zrobienia imprez. Na przykład, główna stawka walka w ProFight to jest jakość walk. I to znaczy, słabych walk tam nie ma. To znaczy,
walki ustawione w taki sposób, że każdy z pracowników jest godny jeden drugiego. I dlatego na pewno dla publiczności, na pewno dla widzów to będzie bardzo ciekawe. Tam nie ma kelnerów. No, powiemy tak. Każdy chce zwyciężyć, każdy przyjeżdża zwyciężyć. I też bardzo ciekawy moment, że te walki z Rosjanami, one będą zrobione pod szyldem współpracy. To znaczy, to nie jest profajt nic w kierunku coś takiego konfliktu, na przykład Polska kontra Rosję, czy co mocniej kung-fu, czy karate, a tylko to będzie start dwóch szkół. Szkoły polskiej, dobrych zawodników i szkoły rosyjskiej. A tam my zobaczymy, kto będzie mieć więcej szans do wygrania. We wszystkim wypadku to na pewno będą ciekawe walki i walki godne wszystkiego szacunku. Profight jest znany przede wszystkim z tego, że walki toczone są w oktagonie, nie jak polskie społeczeństwo przyzwyczaiło się do ringu. Dlaczego oktagon? I czy nie boicie się trochę takich stereotypów, że te walki są w klatce? Bo to jednak dla postronnych osób, które nie interesują się MMA, no nie brzmi za szczególnie ciekawie. MMA ma już w Polsce swoją publiczność i już nikogo nie trzeba przekonywać, że klatka to jest coś złego. Jeszcze powiedzmy, jest to taki rodzaj perwersji, że mówimy oktagon, ale wiadomo, że oktagon to klatka. Andrzej może to też pewno potwierdzi, że istotą walki MMA jest to, żeby ona była jak najbardziej naturalna, żeby ona jak najbardziej przypominała walkę. Jeżeli mamy zapasy, judo, gdzie zawodnicy przekroczą tą magiczną, czerwoną bodaj, nie pamiętam już ze swoich czasów, linię, prawda, no to trzeba cofnąć ich na środek maty. Jeżeli mamy ring, i to już jest przerwa. Jeżeli mamy ring, no to oni wylatują i często są to groźne wypadki. Więc po to, żeby tą walkę jak najmniej zatrzymywać, żeby ona trwała i nie pozwalała na sytuacje takie, że naprawiamy jakąś pozycję, bo ktoś tam się zaplątał w liny, między innymi po to jest oktagon. To jest pierwszy powód. Walka naturalna powinna trwać od momentu, kiedy się zacznie, do momentu, kiedy wskażemy zwycięzcę i pokonanego. Drugi powód to jest to, że no bardzo wiele walk w MMA jako swój taki zasadniczy element ma bardzo mocne, dynamiczne wejścia w nogi przeciwnika i to jest potężny rozpęd, potężna dynamika, więc tutaj w klatce, właśnie w oktagonie można to stosować bez obawy, że obydwaj panowie wylecą. Trzeci powód, no to walka przy ścianie. Przy tej kratowanej ścianie, prawda? Jest to też kolejny element, kiedy można sobie przeciwnika jakoś ułożyć i ewentualnie go sprytnie wywrócić, bez obawy, że sędzia pokaże, że tam czy on, czy ten atakujący się zaplątał w liny ringu. Także wydaje mi się, że pod tym względem po prostu oktagon jest najlepszy. Oczywiście najlepszym wyjściem byłoby na pewno postawić jakieś ściany z pleksy, prawda, mocne i patrzeć na nich tak jak na tych, co grają w squasha, no ale pewno byłoby tam trochę duszno i nie sądzę, żeby jeszcze były takie technologiczne możliwości. No nie wiem jak Andrzej, czy też uważasz, że właśnie ciągłość walki to jest też bardzo istotny element MMA? Ja powiem tak, że oktagon wymaga pewien standard. To jest zdecydowanie stereotyp, że oktagon kojarzy się z klatką. Nie bawimy się, co najmocniejsza organizacja w świecie UFC, ja nie ma oktagon, bo to jest standard. Koszykówka ma boiska, boks ma ring. Pływanie, basen. Pływanie, basen. Nikt się nie dziwi, że pływają w basen. Dokładnie tak. MMA ma oktagon dlatego, że jak powiedział mój starszy kolega Piotrek, to są pewne wymagania techniczne, które są w MMA i które sprzyjają zawodnikom w prowadzeniu tej czy innej techniki i po prostu im nie przeszkadzają. Rzeczywiście na początek rozwoju tej dyscypliny MMA było pewne spekulacje, kiedy Получается было трошечки брутально и с целью
narobić, tak powiem, zamieszanie. Stawili na takie hasła jak klatka, кшеф, кагуты, питбули и так далее. Але генерально ММА здесь, и октагон здесь, он не имеет с ним ни спульного. Только ходит о певных технических засадах и выгодах заводников, как они могли, как наибарзей, технично себя репрезентовать. Бо часами, как поведал Петрик, są przypadki, kiedy zawodniki wypadają. Czyli na przykład zawodnik już prawie wykonał jakąkolwiek techniku w parterze, ale jego podnosi, wywozi na środek, on traci siły. I de facto to odbiera u niego zwycięstwo. Temu ja jak najbardziej za oktagon i za, powiem tak, za pozytywny PR tego urządzenia. PR musi być pozytywny i informacja musi nosić tylko ten charakter, że to jest techniczna zasada i z klatką i ze zwierzętami nie ma nic wspólnego. I tyle. Jeśli można, jeszcze dodam o widoczności, bo spotkałem się też z taką tezą, że widoczność na ringu jest lepsza, więc jeśli chodzi na przykład o ten Włocławek, to tam są trybuny strome, klatka jest na metrowym raptem postumencie, więc będzie doskonale widać. I powiem tak, no jeżeli nawet jest taki moment, że od strony danego widza zawodnicy są zasłonięci, no to jest telebim. A same emocje, to mówię do ludzi, którzy dopiero mają się wybrać po raz pierwszy na galę MMA, same emocje bycia w tym pobliżu właśnie tego oktagonu i odczuwanie tego, no jest nieporównywalne z oglądaniem w telewizji. To może jeszcze dwa pytania na koniec. Pierwsze, kiedy możemy się spodziewać gali Pro Fight 7? Wrzesień. Jeszcze jedno pytanie. Ponieważ istnieje burza medialna na temat zarobków polskich zawodników MMA, czy bylibyście w stanie wzorem amerykańskich organizacji podać listę płac za galę Pro Fight 6? Gdybym był trochę młodszy, to bym wyszedł do walki wieczoru, bo są to poważne pieniądze. Niestety protetyka dentystyczna jest w tej chwili bardzo kosztowna w Polsce, więc to jest jedyne, co mnie powstrzymuje. Natomiast no, z przyjemnością zarobiłbym tyle, co zawodnicy za walkę wieczoru, pierwszą, drugą, trzecią. No może te debiutanckie nie, umówmy się. Są to zarobki godziwe, które negocjujemy z zawodnikami na spokojnie, zupełnie nikogo nie przymuszamy. Każdy zgadza się na te warunki i myślę, że zawodnikom to się opłaca. Oczywiście jest kwestia, czy zawodnikom w ogóle w Polsce opłaca się uprawianie zawodowe MMA. I tu nie łudźmy się, bo tak jak mówiono w mediach, mówili niektórzy zawodnicy, no raczej żyć się z tego nie da, ale myślę, że jest wielu zawodników, którzy są takimi sportowcami, że również żyć bez tego nie mogą po prostu. Więc teraz naszą rolą jest stworzyć taką sytuację dzięki widzom, dzięki sponsorom, dzięki takim mediom jak właśnie wasza telewizja. Mogę tak szumnie powiedzieć, telewizja, żeby zawodnicy no, mieli coraz lepiej po prostu. No też coś możesz o zarobkach powiedzieć, tylko bez kwot. Tak, ja powiem tak, że w Polsce, jak i w Europie, dopiero rynek rozwija i nie ma jeszcze takiego systemu, jak to wszystko wyglądało zawodowo. Może to jest, wszym to jest plus i to jest minus. Plus jest w tym, że jest na przykład takie chłopaki jak państwa, którym to odpowiada, którzy widzą w tym pasie i robią to najlepiej, bo lubią to, bo nie robią to za pieniądze, a tylko robią to, bo czuję w tym pasie, nie ma jeszcze tam żadnych związków, które by wstrzymaliby inicjatywę czy kreatywność. Ale myślę, że Polska jest bardzo, bardzo dobry rynek i z czasem rozwoje telewizji, angażowanie telewizji, przyjmowanie jakichkolwiek barierów, które teraz istnieją w odbieraniu MMA jako sporta.
Ja sądzę, że to w przeciągu najbliższych lat to będzie żadna tajemnica i zawodnik może pochwalić się swoim zarobkiem i może z dumy powiedzieć, że on jest zawodnikiem MMA. Bo prawda jest taka, że w 90% przypadków to można tolerować po prostu jak hobby. To niestety, na dzień dzisiejszy to jest taka prawda. I to samo też ja bym chciał powiedzieć, jak ludzie nie mieli jakiejkolwiek fantazji, bo weźmiemy Światową Organizację UFC. Zawodniki Światowej Organizacji UFC, wartość której przynosi 1,5 miliarda dolarów, zarabiają od 500 dolarów do 5 milionów dolarów. Wszystko zależy od poziomu zawodnika, jego medialnego odbioru i no, rzeczywiście teama, który pracuje z tym zawodnikiem. A prawda jest taka, że w Polsce na dzień dzisiejszy takiego teama, ja mówię nie tylko o zespole trenerskim, ale ja mówię jeszcze o dobrych fachowców od PR-u, ja mówię o dobrych menadżerów, którzy by potrafili załatwiać naprawdę dobre kontrakty reklamowe, czy dobre kontrakty dla zawodników. Takiego po prostu nie ma. To będzie rzeczywiście, bo ewolucja są, wszystko rozwija, ale wszystko wymaga czasu i w Polsce to idzie naprawdę w dobrym kierunku, bo z tego co wiem, Polska to chyba jedyny taki kraj, gdzie telewizja w to wchodzi i z tego można naprawdę zrobić biznes. To, z tego co wiem, to jest jedyny kraj. Moim marzeniem jest coś takiego, żeby na następnych galach Pro Fight można było wręczyć, już zacząłem mówić składnią rosyjską, znaczy, przepraszam, główny sponsor, żeby mógł po prostu wręczyć czek z wypisaną kwotą i żeby to było jasno pokazane, że walka na przykład o pas organizacji ProFight toczy się za kwotę X złotych. Złotych, nie euro, nie dolarów, tylko złotych, bo jesteśmy w Polsce i żeby to było jawne. No ale do tego sobie na spokojnie dojdziemy, no jak nie we wrześniu, to w październiku. Dobrze, także życzymy udanej gali, dziękujemy za wywiad, a zapraszamy wszystkich do Włocławka na galę Pro Fight 6. Dziękuję. Z okazji chciałem jeszcze zaprezentować plakat autorstwa znanego na wszystkich internetowych, brązowych forach Pawła Najmowicza, bo obsługa plastyczna naszej gali jest cała jego autorstwa. Przytrzymaj za.